Hiszpania, rok 1295. Michał Media przedstawia. No już. Nie po to stałem się templariuszem, żebyś się obijał. Auć! Dzięki, kolego. Templariusze, najeździmy to miasto raz na zawsze. Akurat pewnie się zastanawiacie, co to za rycerze. To są właśnie templariusze, najgorsza rasa. Pochodzą z Niemiec i są bardzo wyborczy. W 1295 roku w Hiszpanii doszło więc do ich ataku na nasze biedne miasteczko, więc istnieje pewna grupa bohaterów, która będzie mogła zapobiec tej źle skończywszy się masakrze. Raz na zawsze. Assassin's Creed Bractwo. Hej, templariusze! Szukacie sobie może jakiegoś, no nie wiem, pana do ścigania? To Assassin's Creed Bractwo! Stworzone głównie przez Michał Media. Kryjówka asasynów. Dobra, musimy jakoś obalić tę rewolucję. Ta, jasne. Masz w ogóle jakieś pomysły, Connor? Down.
według mnie warto ich zaszponować. Doskonała taktyka. Akurat nie wiem co... co ci trani mają do stracenia, ale jedno jest pewne. Musimy ich wyeliminować, ale uzależniałem naszą rozmowę. Okej. Naszym zadaniem jest akurat... będziemy musimy akurat jakoś obronić. Dlaczego mówię takimi dziwnymi słowami? Nie wiem tego. Ale lepiej będzie, jeśli mamy, będziemy się trzymać. Okej, Rockstrat, ty więc infiltrujesz ich zamek. A Tyler i ja zajmiemy się resztą. Oczywiście, chodźmy. Czy pani asesyjny? Nie mam co wyrobić. Drugie, tak? Tak. Zostań tu na karcie, ja sobie sprawdzę resztę. No, nieźle. Właśnie zrobiłem dziurę w jego ręce. No ładnie, obłożył się krwią, jak nie wiem co. Powtarzam. No ładnie, obłożył się krwią, jak nie wiem co. Powtarzam jeszcze raz. No ładnie, obłożył się krwią, jak nie wiem co. Teraz czas na następny łowy. No dobra, chyba coś mi mówi, że ci templariusze zaczynają...
No, no, wkrótce działać na nerwy. Zaraz, niepotrzebnie mówię. Tak naprawdę, zaraz. Co ja w ogóle wygaduję? Tak, jak już chciałem tak naprawdę powiedzieć. Okej, słuchajcie, żołnierze. Musimy pokonać tych asasynów. Inaczej to oni obalą nas. Za późno na przysłowia, kolego. Asasyn! Czas wyciągnąć swój miecz. Ah!
masz drugi taki sam miecz? Poddaj się, Władimirze! To już jest twój palec, rozumiesz? Szukaj pana go! Pokonam cię, asasynie! Nawet nie mijając z koną! Ach, tak? Co tu się stało? Konor? Musiałem walczyć z Władimirem. To była stresująca walka. Krwawa. Spokojnie. Teraz chyba już nic nie będzie stało nam na przeszkodzie. A propos przeszkód, akurat... Mnie jeden z toploriuszy zdział rękę. A ty? No, ja też kilku sobie poobrzydykowałem. Dobra. Dobra. Chodźcie na moje ramiona, kolesie! Zaraz, dlaczego używam takich słów? To jak już chciałem powiedzieć. No dobra, chodźcie na moje ramiona, goście! Dosłownie! A raczej bracia chciałem powiedzieć. Nie wiem, dlaczego używam słów obcych. Nie wiem, dlaczego używam obcych słów. Bractwo w akcji nigdy się nie poddaje. Kryjówka asasynów. No dobra, po tym co zaszło akurat stwierdzam, że możemy sobie wziąć już trochę wolnego. Templariusze zostali pokonani, a my, jako bractwo, udowodniliśmy, na co nas stać. Tak, przeniosłeś nas do kryjówki rannych. Właśnie tak. Możemy już sobie trochę odsapnąć. Ja też tak myślę. Czy te wiwoty? To są właśnie do nas. Altar, Konor, Wexstrat! Wexstrat? Ej, kto przekręcił moje nazwisko? Aha. Następnym razem zapamiętaj! Nigdy nie odstraszamy cywilów! Koniec! Tejże. No tak, przepraszam, że się tak bezsensownie wyrwałem. A teraz wideo specjalne. Okej,
Ale jak przekonać muzyków, żeby opuścili minusy? Napisy! Dobra, jeszcze raz. Jeszcze. Aha. Dobra. I raz, i dwa. Dobrze, akurat trafiłem.